Tuxorot i dzisiaj będziemy mieli Q&A takie kostkowe. Dla odmiany będę układał te kostki, które teraz widzicie. Postaram się ułożyć. Będzie to z jakieś 5 minut pytanek. Niektóre się zbiera o kostce, więc zapraszam. Ok, więc na początek weźmy dwójkę. I tak, co zrobić, żeby zejść poniżej tych 8-9 sekund na 2x2? Myślałem, że chodzi o pytanie jakieś tak poniżej 6 czy coś. Ale dobrze, jeżeli chodzi o 8-9 sekund, to polecam metodę Ortega. Tutaj gdzieś macie link do tej metody. Jest to naprawdę bardzo prosta metoda. Ja tą metodę układam tak 4 z kawałkiem, więc naprawdę myślę, że dobrze. Często tak właśnie 3 z kawałkiem układam, więc myślę, że nie najgorzej. W ogóle musisz sobie dopasować te algorytmy też pod rękę, wybrać sobie, które są najlepsze dla ciebie. No i trochę się oswoić, tak jak na przykład nie można pierwszej warstwy po prostu nie można robić dłużej niż no, maksymalnie 1,5 sekundy. Ja staram się zawsze poniżej sekundy robić pierwszą warstwę, bo to jest za prosta rzecz. Na przykład w takim przypadku, gdy mam tutaj dwa białe i ten u góry, to normalnie pewnie byście zrobili jakoś, nie wiem, jakiś sexy move i tutaj drugi czy pokładowo czy coś takiego, ale nie, w takiej sytuacji można zrobić to tak, nie wiem, czy to taka była, czy troszeczkę inna, ale można zrobić tak, że ten dać do dołu, ten już możemy wsadzić i tak, mamy 3 ruchy. Jeszcze, czekajcie, była taka sytuacja, że tylko żebym ja to wygenerował, o właśnie, coś takiego, co ja tak pokazywałem na początku. Tutaj też mamy bodajże 5 czy 6 ruchów, nie można jakiś sexy move stosować, tylko dajemy te do dołu, tak i tak. Mamy pierwszą warstwę, jest to naprawdę bardzo szybko, najpóźniej już nasz OLL i tutaj nie może się dużo rozglądać, tylko podczas robienia pierwszej warstwy, może zrobię nawet poradnik jakiś tak jeszcze, żeby układać dwójkę lepiej. Podczas jeszcze pierwszej warstwy musimy pamiętać, że na przykład tutaj nie było bloczka, więc gdy tutaj robimy, też nie mamy. I tu, więc nas pierwsza warstwa nie obchodzi, górną robimy, tutaj nie widzimy, że nie ma przeciwnych kolorów, więc jest bloczek, więc robimy ten algorytm na bloczek u góry. Naprawdę ułatwia, jeszcze zrobię pewnie jakiś poradnik. Czy zrobisz jakiś poradnik do ułożenia gear shifta? No tak, no to gear shifta umiem układać dość dobrze, myślę, że to jest bardzo prosta kosteczka i was mogę jej nauczyć, więc lecimy z kolejnym pytankiem. Mianowicie, ile układasz kostkę 3x3? To tak, kostkę 3x3 układam tak 15-20 sekund. Myślę, że to nie są najgorsze czasy. Jeżeli chcecie jakieś poradniki na tą kostkę, to myślę, że takie zrobię. To kostka tutaj nie wymaga jakiejś dużej techniki, wystarczy się nauczyć. No ja przynajmniej umiem całego OLL-a, całego PLL-a, no i dobrze bardzo F2L-a ogarniętego, więc teraz mi tylko już szybkości brakuje, co robię. Mówię, że mam dobrze ogarniętego F2L-a. To wcale tak nie jest. Tak się skończę, więc myślę, że tutaj nie będę się rozpowiadał, jakieś poradniki na pewno na trójkę będą. I lecimy z kolejnym pytankiem. Na jakie zawody najbliższe planujesz pojechać? No to najbliższe zawody planuję pojechać do Białegostoku, ja mieszkam w Lublinie. Białystok Open jest pod koniec czerwca, albo do Kielc pod koniec lipca. No może się zdarzy także nawet, że na te i na te. No kto wie jeszcze. Myślę, że będę na pewno w Kielcach, lecz też nie wiem, czy wtedy nie pojadę akurat na wakacje, to by było akurat słabe. No ale dobra, i patrzcie, wiecie, że nauczyłem się dobrze układać mirrora, jeżeli chcecie, mogę zrobić poradnik. Jaką metodą układasz pyrkę? No to tak, pyrkę układam, czekajcie, gdzie jest ten najniższy? Już się zgubiłem. Pyrkę układam metodą, no zwykłą, tą LBL, co wrzucałem, nawet gdzieś tutaj mogę wam dać linka. Metoda to jest to ta zwykła metoda LBL, która jest jeszcze ulepszona o Polish Flip, czyli chodzi o to, nawet wam pokażę, może. Chodzi o to, że, no już nie będę mieszał tipów, dobra, zacznę już od tego żółtego. Gdy, czekajcie, wygeneruję taką sytuację. O, i w tym momencie, gdybym miał coś takiego, że mam do góry obrócone, to w tym momencie tego nie wyjmuję, tylko od razu robię coś takiego, na przykład robię tak i tak, żeby od razu kostkę ułożyć. Z tego co jest 6 algorytmów, jeżeli coś takiego chcecie, co bodajże chyba w razie prezentował, to mogę też nawet coś takiego ogarnąć i wrzucić.
Wile układasz z cuba. No to z cuba układam tak w okolicach 10 sekund, czasami poniżej, czasami wyżej, metodą Sary. A dlaczego ja mieszałem tego mirrora, skoro ja go zacząłem układać? Świetnie. Metodą Sary, więc myślę, że to, że ta metoda nie jest jakaś trudna, jest naprawdę prosta i z cuba można układać spokojnie poniżej tych 10 sekund, jeżeli by się już ktoś o to pytał. Więc to było chyba na tyle z tego Q&A. Mówiłem, że będzie szybkie. Zadawajcie kolejne pytanka, jeżeli macie coś, jakieś pytania odnośnie kostki. Zrobię wtedy kolejny odcinek. Możecie zadawać pytanka w komentarzach. Myślę, że ta seria, którą właśnie teraz odpaliłem, tą z kostki, też nie jest najgorsza, ponieważ możecie się czegoś dopytać. Jeżeli pytacie się o jakieś metody, to ja pewnie niedługo zrobię jakiś filmik, jakimi metodami najlepiej układać poszczególne kostki, więc o to się nie martwcie. Zadawajcie takie pytanka właśnie, jak zejść poniżej tego i tego. Może takie filmiki nawet będę nagrywał, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć! Narraxxord! I uwaga, tak ułożyłem. Więc trzymajcie się i cześć! Narraxxord!